Musimy znaleźć dobrą barwę do tego, dobra? No to kto? Kto się odważa? Dobra, Ania. Powiem wam, że ich brody to im tak do pasa. Nie zdążyłyśmy zapuścić. Z tego artysta chciał, co miał. Miałyśmy tylko tydzień, no żeby zapuścić. No. Give me all your loving, all your hugs and kisses too. Ty jesteś tym mniejszym basistą. Niesamowite. Ty jesteś tym większym. No jak większość przyzwoitych mężczyzn nie mają nóżek prostych, ale nie powiedziałam, że są nieszczęśliwi. Ale to by się wykształcił wokal. Idziemy do przodu. Hoppa, hoppa, hoppa i buju, buju, hop. Don't let up until we're through. Tam jest napisane Barry White. Nie garcie się, wyprostuj kolana. Give me all your love and don't let up until we're through. Dobra, zawodowo, czysto, pięknie, skala od dołu do góry, yes! O Boże. Nie róbcie, jednak... nie róbcie nigdy więcej tego z włosami, dobrze? Dlaczego? Dla mojego poczucia estetyki. Dla ciebie zaraz zrobić. Nie wiadomo, wiesz, zaraz cała Warszawa będzie tak chodzić. No właśnie. Aha, taki uber sexual. My jesteśmy po prostu trendsetterkami kompletnymi, no. Tak. Aha. Czy w ogóle to jest możliwe, żeby dwie piękne kobiety, utalentowane, były w stanie ze sobą współpracować? Nie, nie jesteśmy w stanie ze sobą współpracować, kompletnie. Nie chodziliśmy na próby, nie, niczego prawda. Razem nie robiłyśmy, nie po prostu wszystko osobno. Nagrałyśmy się tak. Raz i potem wszystko tak. Ćwiczyłyśmy i nie rozmawiamy ze sobą. No dobrze, a co wy właściwie zaśpiewacie i jaką metodą głosowania wybrałyście, co będziecie śpiewać? Nie, wiesz co, będziemy śpiewały piosenkę ZZ Top. Czy to, zaraz. Czy mówimy o tych dziadkach z długą brodą? Nie. To tak, nie, czy nie? To o Brygadzie RR, mówimy o dwóch wiewiórkach. A oczywiście, ZZ Top. Dało nam się osiągnąć kompromis, dlatego że konflikt, która ma być, którym był stosunkowo niewielki. Dlatego, bo wyglądają identycznie. Co prawda Kaśka strasznie chciała być tym wyższym. Chciałam, strasznie, strasznie, ale bo on potem, gra na gitarze. Tak, ale odbyłam kilka rozmów z trenerami i oni mi wyjaśnili na podstawie merytorycznych argumentów, że po prostu jakby w tej roli lepiej wypadnie Ania. No i dlatego ja się zgodziłam być tym niższym. Aha. Tęsknić będę za wami, wiecie? My też za tobą, Maciejusiu, to w Borusie. Ale jeszcze się zobaczymy raz. Nie, ale ja tak. Dziewczyny, no. Give me a hug. Pójdź się w ramiona, dobrze, bardzo proszę. Idziemy. Proszę, kochane dziewczęta, czyli Kasia i Ania są w świetnej formie i tej formie będzie naprawdę potrzeba na scenie, bo tam zamienią się w ZZ Top. Las Vegas.
Jak się Mieczysław Fok obudził. Dziękujemy dziewczyny serdecznie. I wam dziewczyny, tylko nie wiem, która jest która. Wiesz, która jest ale która? Nie, kobieta z brodą to jednak jest duża wartość i to świadczy o tym, jak szeroki wachlarz atrakcji mamy dla naszych widzów. Zgadnijmy, która jest która. Marianka i Tereska. Kasia Ankudowicz. Oraz Ania Czartoryska-Niemczycka. Chociaż... Proszę państwa, duże brawa dla nich, to był ostatni występ dzisiaj. Proszę państwa, w naszym programie najważniejsza jest dobra zabawa i nie pozwolę, żeby ktokolwiek zszedł z tej sceny bez nagrody. Maciek, nawet pomyślę o tobie. Bardzo ci dziękuję. Jeśli to będzie pamiątkowe zdjęcie z autografami Anny Czartoryskiej-Niemczyckiej i Kasi Skrzyneckiej, nie mam nic przeciwko. Bo to Kasia właśnie wręczy Ani kolejną nagrodę specjalną. Dla przypomnienia, proszę państwa, Kasia, laureatka pierwszego miejsca, pierwszej edycji. Wręczam tę nagrodę z ogromną radością dla księżniczki polskiej piosenki, która nie ulękła się żadnej stylizacji, za wspaniałe interpretacje, Aniu. Dzieło sztuki, dama z łasiczką, prosto z Muzeum Czartoryskich. Dama z łasiczką i z bonusem, to są czerwone korale. Ania ma głos. Jeśli mogę sobie pozwolić na sekundę prywaty, chciałabym bardzo podziękować mojemu mężowi i dwóm mamom za to, że mnie tak wspierali, bardzo mi pomagali przez te wszystkie tygodnie. Dzięki temu to wszystko stało się możliwe. Proszę państwa! A ja cały czas przypominam, że to mówiła Ania Czartoryska-Niemczycka. Gdyby ktoś, to ja, mamo! Gdyby ktoś przez przypadek właśnie w tej chwili włączył odbiornik telewizyjny. Tak. Drodzy państwo, największej optymistce wśród uczestników, bo wiesz, że to ty. Nie, cały czas myślę, że to nie o mnie. To jest właśnie o tobie. Nagrodę wręczy największy optymista wśród jurorów, który nie dość, że począł, to jeszcze wychowuje 6 dzieci. Paweł Królikowski. To jest Ankudowicz. Paweł miał pewne wątpliwości, która to Proszę państwa, te różowe okulary są dla osoby, która zarażała nas tu wszystkich entuzjazmem, poczuciem humoru, radością. To okulary dla Kasi Ankudowicz. Dzięki tobie, Kaśka. Po prostu ta zabawa była naprawdę świetna. Proszę. Dziękujemy bardzo. Paweł Królikowski. A teraz, Paweł, spełni się twoje marzenie i pocałujesz mnie w brodzie. Proszę cię. Jejku. Ludzie. Jestem bardzo spocona i śmierdzę. Wszystkie ale twoje jest, marzenia ale, się spełniły. Kasiu, ale i tak warto. Ale i tak warto. To jest twoje 20 sekund. Bardzo wam dziękuję. Piękna przygoda, piękne 3 miesiące. Wszystkim bardzo kolegom, ekipie, wszystkim państwu. I państwu, i państwu. Wszystkim bardzo dziękuję. Było naprawdę cudownie. Oby więcej takich momentów.